buldożer solarny. Co prawda jest noc, ale się chciałem tym pobawić. Muszę trochę posprzątać w pokoju. Pudełko mi graci. W środku mamy dwa woreczki. Jeden z silniczkiem, śrubokrętem. Drugi z obudową buldożera. Co zawiera pudełko? Instrukcja po polsku. Tu mamy instrukcję po chińsku chyba. Krok po kroku. Jak wybudować, jest lista. Tu jest jak to zrobić. Tu mamy szczęśliwą baterię, gdy jest słoneczko. Mniej szczęśliwą, gdy jest halogen. Bardzo smutną, gdy jest pochmurno. Przejdźmy do woreczków. Zależało mi akurat na tym woreczku, żeby dostać coś innego tutaj. Dlatego też mniej więcej rozpakowuję. Mamy kółko. Kółko, zamiesz, całą śrubkę i trybik. Mamy silniczek. Wyładowujemy to wszystko. Woreczko z czegoś innego. Do którego chciałem nasypać śrubek, ale mi się rozsypały, więc już sobie daruję. Ok, teraz wyciągniemy jeszcze to. Mamy tu całą obudowę i panel słoneczny. Wyciągamy obudowę. Tu mamy jakieś bebechy. Tu jakaś kulka. Pewnie do włącznika. Nie, nie wchodzi tu. Zrobimy eksperyment. Połączymy panel. Coś nie ma ochoty wchodzić. Weszło, wlazło. Tu mamy palcówkę i nie rusza się. To światło co jest? Nie, w kuchni nie napędzi tego. Ok, to idziemy zgodnie z instrukcją. Klejane to wszystko trochę jest. Krok numer jeden. Potrzebujemy to. Złożę sobie to
bez was, a będę wam pokazywał każdy krok. Trochę już widzę, że jest lipa. Nie wiem, jak którą stronę silnik ustawić, którą krawędzią, czy tą, ale okej. Powiedzmy, że tą. Widzicie, czerwony kabelek jest tutaj. Widzicie? Czerwony kabelek idzie do skrajnego, nazwijmy to lewego. I tutaj na instrukcji od silnika idzie do środkowego. Za to w tej płytce jest zupełnie jakoś tak. O. Dobra, przechodzę do kroku drugiego. Czyli trzeba to poskręcać. I dołożyć koło. Tu trzeba było wsadzić takie wałeczki, które są na piastach. Tutaj. Tam są takie dzyndzelki. Nie wiem, do czego one miałyby służyć, ale po prostu są. No i to teraz trzeba przykryć tym. Jak na razie zabawka fajna. Przechodzimy do trzeciego kroku. Znowu jest pogumatwanie z porąbaniem. Tak jest on, tak jest off. No tutaj widać, że od silniczka idzie do środka. Mi idzie do tego. Więc nie wiem, czy to nie trzeba będzie przelutować. Robię to odwrotnie, bo tak mi jest wygodniej z kabelkiem. Nie wiadomo, gdzie jest on, a gdzie jest off. Trzeba to przykręcić i dołożyć parę bajerów. Skręciłem. Już dodałem tego lemierza. Widać już, po co są te wypustki. One powodują, że ten lemierz się wsuwa. Wysuwa. Krok czwarty polega na tym, że to trzeba powkładać. Krok piąty. Też różne rzeczy powkładać. Dobra, olewając już instrukcję, bo łatwo się domyśleć, o co chodzi. To trzeba dać wsadzić te piasty tu. Tu trzeba było przykręcić te ozdobne. Tu trzeba było tą kulkę przykręcić. Teraz gdzie jest przód? Przód jest tu. Wkładamy ten przód. Nie trzeba by było to zatentykować śrubami. Ale ja tego nie zrobię, bo sama zabawka bardziej mnie interesuje jako element solarny. Tu się wkłada jeszcze to na taką kulkę jak nawigacja GPS. Można je obracać i jeszcze trzeba wtyknąć tego dziada. Jest wtyknięte i powinien chodzić, ale nie ma powera. Poszukam gdzieś do jakiejś lampki, czy w ogóle chodzi. Zabawka działa. Chińczycy się pomylili oczywiście w przelutowaniu tego. Jak się zerze to szura. Niestety nie jestem wam w stanie tego pokazać, bo nie mam trzech rąk, a nawet czterech. No to trzeba do bardzo blisko lampki. Ogólnie zabawka jako taka jest bardzo fajna. Za te 6 zł się opłacało. Trochę zabawy było. Jestem zadowolony. Chciałem wam pokazać, jak chodzi. Ale słonka jest może nie za wiele, ale w ogóle życia tu nie ma w tym. Przyłożyłem sobie do języczka, trochę kopię. Te 2,5 V. Nawet przyjemnie.